Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2. I zapomniałem porozmawiać z jedną postacią, mianowicie Gorax. No siema Gorax. Czy mogę ci w czymś pomóc? Czym tu się zajmujesz? Twoja praca? Zajmuję się różnymi rzeczami. Przede wszystkim pełnię funkcję zarządcy i skarbnika. Doglądam również produkcji wina. Gdybyśmy grali jako nowicjów, to dostalibyśmy od niego zadanie dostarczenia wina lokalnemu temu barmanowi, który rozdaje piwo na placu Wisielców Korinis. Dobra, zobaczmy, co od niego mogę kupić. Tak się zastanawiam. W sumie nie. Tak się zastanawiałem, że... O, jest jakogistego jaszczura, można od niego kupić, spoko. Ale tak się zastanawiałem, czy przypadkiem nie popełniłem błędu, sprzedając wszystkie moje mikstury. Czy nie popełniłem błędu, sprzedając mu mikstury, które były nam potrzebne do leczenia. Bo my sprzedaliśmy wszystkie, ale bo myślałem, że jak tylko zostaniemy paladynem, będę miał już dostęp do jakiegoś czaru leczniczego, ale niestety na to przyjdzie nam jeszcze troszkę poczekać. Ale jako że mam 45, no to easy. A, święty młot. Generalnie święty młot to jest beznadziejna broń, ale jest nam potrzebna do pokonania jedynego przeciwnika w grze. Ja go wziąłem na wszelki wypadek, bo nie jestem pewien, czy się nie przyda nam się w późniejszym okresie. A i od niego możemy kupić też kamienie runiczne. Dla nas jest to przedmiot bez wartości, dla maga jest wręcz po prostu niezbędny, gdyż dzięki niemu możemy tworzyć czary. Ale Gorax daje nam zadanie, żeby jak spotkamy Pedro, to żeby się z nim porozprawić, ale chyba mamy zły tir, złą klasę postaci mamy, bo chyba to najemnicy dostają. No ale trudno. Dobra, czy mamy coś jeszcze do zrobienia w tym kraftorze? Mi się wydaje, że chyba nie. No dobra, no to spadamy w takim razie. Zapytajmy się może Miltena, gdzie pobiegł Pedro, może on wie. Wiesz może dokąd uciekł Pedro? A myślisz, że stałbym tutaj, gdybym wiedział, gdzie ukryła się ta szuma? No, Milton jest bardzo zaangażowany w sprawę. Za to świętokradztwo. Mam tylko nadzieję, że zdołamy odzyskać oko. Musisz nam pomóc. Znajdź go i odzyskać... Zobacz... Spoiler. Pedra nie znajdziemy w tym rozdziale. Znajdziemy tylko oko. Ale Pedra znajdziemy, spotkamy się z nim dopiero w ostatnim rozdziale gry. W ostatniej lokacji dostępnej w zasadzie w grze. No dobra. I przy okazji, my teraz polecimy po odzyskać oko Inosa, ale przy okazji wykonamy też questa związanego z tymi kapliczkami. Generalnie powiem tak, quest będzie dosyć mozolny, ponieważ tych kapliczek no troszeczkę kurde jest. No ale cóż. Dobra. Jorgen, może ty wiesz, gdzie on pobiegł. Nie przychodził tędy? Przychodził tędy. Oj, patrzcie! Epicka animacja. Animacja ruchu dłoni. Jakby uciekał przed stadem rekinów. Dobra. No i może mu powiedzieć, że jeśli chce... Porozmawiaj koniecznie z Miltenem. On ci pomoże. Jak myślisz? Wpuszczą mnie tam? Teraz bez Pedro to pewnie. Nie wyobrażam sobie ciebie w szatach nowicjusza. Dość tych bzdur! Szata nowicjusza, jasne. Jedzenie, przyjaciele. No, generalnie jego motywacja to głównie zdobyć jakieś jedzenie. Dobra. I generalnie, no jako, że tam Milton stoi, to już na luzie się dostanie, bo gdyby tam stał Pedro, to by wziął od niego... to by wziął od niego... 1000 sztuk złota, jeszcze musiałby owieczkę skombinować, czyli generalnie łączny koszt to chyba z 1100 albo 200, żeby dostać się do klasztoru. Dobra, gdybyśmy grali najemnikiem albo magiem, to teraz to co powinniśmy zrobić, to skoczyć tam i popłynąć w tamtą stronę,
ale ja tego nie zrobię. Ja pójdę naokoło. Jest to spowodowane tym, że po drodze będę miał kapliczkę, która najprawdopodobniej jest skażona, więc ja po prostu udam się drogą okrężną. A poza tym można też zgarnąć questa, który jest w sumie z pierwszego rozdziału. Ale, bo generalnie nie poznaliśmy jeszcze całego Corinne, jest jeszcze kawałek, jeszcze trochę tej ziemi zostaje nam do odkrycia, ale specjalnie już tam nie biegłem, no bo naprawdę nie chciałem już, żeby kurde pierwsze 30 odcinków to był pierwszy rozdział, bez przesady. Zwłaszcza, że większość questów możemy wykonać w późniejszym rozdziale, więc na luzie. Dobra. My teraz musimy skręcić w tą stronę i tam będzie ścieżka. No. Dawaj. Nie kompromituj się. Dobra, bierzemy. Szczerze mówiąc, na te ścierwojedy to już nie mam ochoty ich tłuc ręcznie, no bo padają na hita z kuszy. Tylko jeszcze będę musiał troszeczkę w kuszę wydać, żeby to było znośne. Dobra, i teraz udamy się ścieżką, którą jeszcze nie szliśmy. Gdybyśmy grali nowicjuszem, to byśmy tą ścieżką szli już w pierwszym rozdziale, bo byłby quest związany z próbą ognia chyba. Zapuszczasz się tak daleko od domu. No. Tam trzeba mieć oczy z tyłu głowy. Szczególnie jeśli podróżujesz sam. Dobra. Na ryzykowne kradzieże jeszcze nie będę się porywał. Gospoda jest dla mnie za droga. Dlatego zamieszkałem tu. No, oszczędność. Wygląda na to, że poprzedni mieszkańcy tego miejsca już go nie potrzebują. Właśnie, kto mieszkał w tym obozie? Nie mam pojęcia. Pewnie jacyś myśliwi. Podejrzewam, że zrobiło się tu dla nich zbyt niebezpiecznie. No ciekawe czemu. A czy tutaj nie jest zbyt niebezpiecznie? Nie, jeśli potrafisz się bronić. Moja kusza wiele razy sprawdziła się w walce. Wygląda niepozornie. Zapewniam cię, to śmiercionośna broń w rękach kogoś, kto może nią posługiwać. Kiedyś miałem. Co prawda orka z tej kuszy nie ustrzelę, ale podczas wyprawy w góry. Na orki to mam miecz. A jak dobrze pójdzie, to będę jeszcze zaklęcie dosyć potężne na orku. Z ołtarzem ofiarnym. Polowałem tam na ścierwojady, kiedy z lasu wyłoniła się nagle grupa tych wstrętnych ożywieńców i zaatakowała mnie. Mogłem jedynie ratować się ucieczką. Kiedy biegłem, moja ulubiona kusza ześliznęła mi się z ramienia. Z pewnością wciąż tam leży. Gdzieś tak, i tak się składa, że my w tą stronę idziemy, więc będziemy mogli ją zgarnąć przy okazji. Generalnie taka ciekawostka, że to jest quest z pierwszego rozdziału. Dobra, weźmy sobie. Te rzeczy chyba nie należą do niego, więc dlatego nie będzie protestował, jeśli sobie je weźmiemy. Owcza skóra. Skóry z owiec chyba nie możemy sprzedawać, ponieważ szlachtowanie owiec chyba jest tak średnio legalne. W sumie nie wiem. Nie wiem, ale trochę mi tutaj może pamięć zawodzić, ale kiedyś jak bawiłem się w pracę dla Bromora, to owczych skór nie chciał przyjmować z jakichś powodów. Chociaż nie wiem. Mi się wydaje, że owce się hoduje po to, żeby prędzej czy później pod nóż je dać. Tak zwana jagnięcina. Chociaż możliwe, że owce bardziej się chyba hoduje dla ich wełny, z których można jakieś swetry robić. No a lewo, prawo, lewo, prawo. Dosyć sztampowa kombinacja. Oczywiście mógłbym szukać po internecie kombinacji wszystkich możliwych kufrów, ale come on, nie chce mi się tego robić. Na pewno jestem pewien, że znajdzie się jakieś forum, w którym które posiada wszystkie te kombinacje. Dobra, tu jest poszukiwacz. A, super. Kusza na poszukiwacze się średnio sprawdza, to już pewnie wiecie. Ja bardziej strzelam do nich tylko po to, żeby wymusić na nich walkę. Bo naprawdę, uwierzcie mi, nie chcecie za bardzo wchodzić w dyskusję z ryzykować opętania. Może tak powiem. Żegnam. Kurde, polne bestie to teraz są tacy żałośni przeciwnicy.
A wyobraźcie sobie noc kruka, kiedy oni nawet w trzecim rozdziale jeszcze są problematyczni. W sumie chyba, jak skończę tą grę, to chyba sobie pogram na privie sobie w tą gierkę. Tak sobie przejdę noc kruka, bo raz pamiętam, chyba próbowałem ją przejść, ale coś mnie tam zniechęciło i nie chciałem po prostu nie chciało mi się już po prostu w nią bawić. Aczkolwiek granie w nocy kruka ma taką zaletę, że odblokowujemy sobie modyfikacje. A, pod którym jest mapa? Czekajcie, bo chyba jest skrót klawiszowy na mapę. MK. No to nie działa. Możliwe, że to dlatego, że musimy mieć chyba standardową mapę. A nie działa dla map właśnie z... Chociaż mnie to trochę dziwi, bo z tego co pamiętam, mapa działała bez problemu na... Właśnie, na czym działała? Mapa bez problemu działała mi ta od Garonda, którą mieliśmy w Górniczej Dolinie. No ale już trudno. Bo tam nie kupowałem jakiejś osobnej mapy Górniczej Doliny. Chyba nawet nie wiem, czy... Chociaż sobie pewnie można, pewnie by się znalazła. W końcu Grachim w poprzedniej części sprzedawał takową mapę. Tylko, że ciekawostka, że gdybyśmy kupili mapę od Grachima, to mapa zawierałaby tereny, teren całej Górniczej Doliny, oprócz jednego kawałka z terytorium orków. I gdybyśmy mieli taką mapę, to moglibyśmy potem Urszakowi, czyli zaprzyjaźnionemu szamanów orków. Czekajcie, wyeliminuję tylko te gobliny, bo mnie drażnią. Sfokusuj na czarnego. Czarny jest największym problemem. Boże święty, zdejmą mi film za takie teksty. Wy się śmiejecie pewnie z tego żartu, ale słyszałem aferę na YouTubie, że podobno pewnemu szachiście zdjęli filmik za to, że padł tam tekst, że biały bije czarnego. Dobra. No, jest czysta. Czekajcie, zobaczę, czy mogę mieć statystykę, bo generalnie, żeby dostać statystykę, musi minąć określona ilość czasu. Ja nie wiem, ile minęło, więc spróbujmy. A Inos, dziękuję ci za modlitwę. To ja też w takim razie, Inosie, ci podziękuję i wczytam grę. Jeżeli za wcześnie się pomodlimy od naszej ostatniej modlitwy, to zamiast statystyki po prostu dostajemy komunikat, że Inos, dziękuję ci za twoją modlitwę. Generalnie od Beliara można dostawać... Jak się modlimy do Beliara, to możemy od niego otrzymać i złoto, albo jakieś tam inne przedmioty, ale przeważnie złoto. Ewentualnie można ulepszać jedną z broni, którą się dostaje po ukończeniu tej zawartości dodatkowej. Ale jeżeli generalnie, jeżeli będziemy się modlić za często do Beliara, to po prostu będziemy otrzymywać obrażenia. No, więc generalnie za ulepszanie broni również otrzymujemy obrażenia, bo niestety taki jest charakter tego boga. No, a może istety. Chuj wie. Dobra. A w sumie już, dobra, to jest taki okres, że może warto by się leczyć potkami. Ale grzyby, jabłka będę jadł tak czy siak, ponieważ one, tak się składa, dają nam bonusy do statystyk. Dobra, generalnie ja zastanawiam się, czy powinienem też sprawdzać te okoliczne tereny. Tak szczerze mówiąc, mało mi się chce. O, czekajcie. Na krwiopijców to kusza bezdyskusyjnie. Bo one latają po prostu i wkurwiają. A bzów mi się nie chce. No dobra, teoretycznie można je sprzedać, ale come on, nie chce mi się ich zbierać. Niebieskie bzy. Może w nocy kruka to jest bardziej opłacalne, gdyż naprawdę w nocy kruka to się te poty oszczędza, bo bardzo szybko mogą się skończyć.
Boże, ale ta seria chyba będzie taka pod tym, a w nocy kruka to, a w nocy kruka tamto, czyli to będzie taki jeden wielki chyba bait na... O! Jest spaczona. Klikamy oczyść. Oddasz mnie swą łaską i oczyść tę kapliczkę. 6 pozostało. No i oczywiście jak wyczyścimy kapliczkę, to ona jest znowu zdatna do użytku. I dostajemy też informacje, ile jeszcze takich kapliczek zostało. Ja wiem, gdzie się znajduje jedna z nich. To jest ta kapliczka, która jest po drodze do miasta od strony wieży Xardasa, niedaleko farmy Lobarta. To też tam zajrzymy i przy okazji oddamy lekarstwo Hildzie. Dobra. I my w sumie sobie zaraz pozwiedzamy tamte tereny, bo gdybyśmy wskoczyli do rzeki, tak jak powinienem to zrobić, to byśmy właśnie wylądowali na tym brzegu. No, gdzieś tutaj, albo gdzieś tam właśnie. No, ale tak się składa, że tutaj jest jaskinia, w której czeka na nas między innymi cieniostwór. I myślę, że na tym etapie rozgrywki cieniostwór już nie jest dla nas żadnym wyzwaniem, więc my się rozejrzymy po tej okolicy. Tylko niech to znajdę jakiś tam brzeg. No dobra, tutaj nie mogę. To może wcześniej. Kurde, jak ja nie lubię pływania w tej grze. Denerwuje mnie. Szczerze mówiąc. Ale generalnie pływanie w żadnej grze mi nie sprawia tak naprawdę przyjemności. Szczerze mówiąc. Dobra, gdzie tu mogę wyjść na brzeg? O! I tutaj mamy postać, z którą możemy pogadać. Co tu się dzieje? Co masz na myśli? Jesteś już drugą osobą, która przebiega tędy, jakby ją goniło stado krwiopijców. Co? A dokąd pobiegł mój poprzednik? Na górę. Kim był ten człowiek? Wyglądał jak jeden z tych nowicjuszy. Tak, to jest ten koleś, którego szukam. Na pewno nie ma. Dobra. Muszę. Jasne. Dobra. Ja tam słyszę gobliny. Więc wiecie, co to oznacza. Sorry, ale musisz umrzeć. Żałujesz tego. I trochę lipa, bo on ma broń, która ma dosyć duży zasięg, więc będzie mnie denerwować. No ale ja tam kilka ciosów mu zadam. Umrzyj. Nie będziesz mi kradł tu expo. A ty co? Co podchodzisz, friendly? O fuck, gobliny. On z tego co pamiętam nie był w ogóle ważny i nie był z nim związany żaden quest. No to możemy go na luzie zabić, więc spokojnie. O Boże, ja się będę po prostu po tej grze w piekle smażył. Ile to już niewinnych zginęło z mojej ręki, no ale cóż. W sumie to tylko gra. Nie ma co się przejmować. Ja mam takie trochę psychopatyczne zapędy w tej grze. Zwłaszcza w 5 rozdziale zobaczycie, jakie ja mam, kurde, psychopatyczne zapędy. Dobra. Ale ja bym jeszcze... Chyba, że ona występowała, ta jaskinia, tylko w nocy kruka. Co? Albo ona jest tutaj po prostu. W sumie nie muszę w tej grze chyba odwiedzać... A, tak, pamiętam. Patrzcie, tu jest krewka. Więc coś tu musi być. Jakieś niebezpieczne... O, topielec. Chodź tu, topielcu. A, to wypierdalaj. Później się z tobą policzę. Wiecie, co się odwlecze, to nie uciecze. I tutaj mamy, proszę państwa, cieniostwora. W sumie skradanie by się... No dobra, już go obudziliśmy. Więc nie mamy przewagi pierwszego ciosu. A tego gdzie wywiało? O, generalnie kolejna lokacja. I wanna be... lokacja z horroru. No, nie ruszaj się, muszę cię zatłuc. Nie wiem, co on odpierdala. Dobra, dostał kryta.
Żegnam. Skóry cieniostwora są dosyć dużo warte, jeśli wiemy komu sprzedać. No ale w sumie, jak już wspominałem, pieniądze dla mnie w tej grze nie są żadnym problemem. Boże, wypadłem z rytmu! On mnie zatłucze. I co my tu mamy? Orka. Średni orkowy topór. Czyli generalnie moglibyśmy zyskać więcej expa, gdybyśmy tutaj przyszli i oddali tą broń Hagenowi. Nie Hagenowi, tylko temu Harondowi. No ale ale ja to tak troszeczkę olałem. Znaczy no, bez przesady, no w pierwszym rozdziale, gdybym tutaj przyszedł, to znaczy się, to by oznaczało, że musiałbym tak naprawdę poradzić sobie z dwoma cieniostworami. Co prawda nie naraz, ale no kurwa, no ja w pierwszym rozdziale to ja z jednym cieniostworem szans nie mam, nie oszukujmy się. Dobra. Mięso kopacza to pójdzie na sprzedaż. Generalnie z tego co wiadomo, mięso kopacza nie daje nam żadnych bonusów. Z tego co pamiętam, więc mięso kopacza można sprzedawać alchemikowi. Generalnie gdybyśmy gdybyśmy zdecydowali się grać najemnikiem, to w sumie alchemik jest nawet bardzo rozsądnym wyborem wbrew obiegowej opinii, gdyż najemnikowi w ogóle nie jest potrzebna mana. Tak naprawdę najemnikowi mana jest potrzebna tylko po to, żeby się tepać. A to wystarczy po prostu, na początku dostajemy 10 many, co wystarczy na 2 teleporty, a potem to można uzupełnić jedną miksturką. I generalnie właśnie wskazówka, jaką dostaliśmy od rady, gdzie mamy iść, to było, że że ogień wskaże ci drogę. Chodzi o to, że na tej trasie są kapliczki Inosa i to jest taka jakby wskazówka. I chyba nawet moglibyśmy gdzieś, chyba jakaś postać niezależna by nam nawet o tej wskazówce powiedziała. Widzicie, jest jedna, druga i tam zaraz będzie kolejna. Ale my się, proszę państwa, zbliżamy do miejsca, w którym będzie czarny troll. A nie, jeszcze trochę kawałek. Tak, tu jest most, już pamiętam, i czeka na nas tam poszukiwacz. A, to tylko szczury. Idźcie mnie, nie denerwować mnie, proszę. Oj, tu jest pełno ziółek. Tak przy okazji. Generalnie, gdybyśmy grali też magiem, to z automatu dostawalibyśmy nauczyciela od alchemii. Więc to teoretycznie, jeżeli chcemy grać magiem, no to tak nie za bardzo opłaca się nam być alchemikiem, być uczniem alchemika, gdyż moglibyśmy nauczyć się czegoś innego, chociażby kowalstwa. Ale kowalstwo, jak już wspomniałem, ma zalety takie, że można tylko zarobić i to wszystko. Co prawda, można też mieć na początku dosyć fajny miecz, bo ten miecz jest nawet całkiem spoko wykuty przez nas. A! Nie zauważyłbym cię. Dobra. Nawet nie... Dobra. Czy on nie trafił mnie z takiej odległości? Serio? Radzę, tam masz. Chyba miksturę szybkości. Oj, z rozbójnikiem. Oj, generalnie on zajął się rozbójnikiem. Gdybyśmy w pierwszym rozdziale tędy szli, to by ten nas rozbójnik zaczepił. I chyba właśnie gdybyśmy byli właśnie jako nowicjusze tędy biegli, no to on by nas zaczepił. I oczywiście taka ciekawostka, że jak już wykonamy próbę i będziemy cofać się do klasztoru tą samą ścieżką, to będziemy mijać dwóch nowicjuszy i jeden z nich rzuci się na nas, żeby zabrać nam runę, którą właśnie zdobywamy po ukończeniu tej próby, bo na końcu tej ścieżki właśnie czeka nas kuferek z rudą,
z runą w środku. I jak zdobywamy tą runę, no to wtedy możemy wykonać drugie zadanie próby od Ultara, który nam zleca stworzenie runy ognistego pocisku, która się staje wtedy naszym podstawowym atakiem jako mag. No cóż. Dobra, ale to gdzie teraz idziemy, to my idziemy teraz do miejsca. Czekajcie, czy ja dobrze idę? Tamtą ścieżką idziemy. Tak, dobrze idę. Teraz idziemy do miejsca, które w podstawce jest całkowicie opcjonalne, ale w Gothiku 2 Noc Kruka jest obowiązkowe, żeby w ogóle ukończyć grę. Czyli Azteckie Ruiny, ja tak lubię nazywać tą miejscówkę, to tutaj, o, chyba w tym miejscu, z tego co pamiętam, w Nocy Kruka jest zejście do podziemi, do podziemi, gdzie przebywają magowie wody. Satura, czyli ci z jedynki, Saturas, Myxir, Nefarus i tak dalej. Dobra, chodź na solo trollu. Teraz to cię szybciej wykończę. A może i nie. Kurwa moje... O Boże Święty, tu są... Jezu Chryste. Notka na przyszłość. Zanim zaczniemy walkę z trollem, upewnijmy się, że jest tylko troll. Dobra, to nie będzie kosztować dużo hapsów, ale na szczęście mam też sporo miksturek leczniczych. O Chryste, no z deszczu podrynę. Wypierdoloć. Krytyk. Właś, krytyk. Dobra. Dobra. Chyba to przeżyjemy. Jesus fucking Christ. To mnie zaskoczyli. Tu szczerze mówiąc zaskoczyli mnie, powiem wam szczerze. Dobra, pijemy to. Jak już wspominałem, niedługo odblokujemy zaklęcie lecznicze, no to te miksturki już będziemy mogli sobie wsadzić w dupę. Bo te zaklęcie, które dostaniemy, tak chyba prawie że do pełna nas leczy. Są nawet dosyć potężne te zaklęcia. I kurwa, jest noc. Tak się zastanawiam, czy nie użyć kodu, żeby zmienić porę dnia. Bo tutaj nie będzie za bardzo okazji odpocząć. Dobra, ale póki co, no to kontynuujemy naszą zabawę. O, jak wchodzą te krytyki, jak przyjemnie. Dobra, dawaj skórę trollu. Przyda się nam na pewno. Dobra, ale miejsce, tu miejsce, które chcemy odwiedzić, na pewno, to będzie, tutaj po pierwsze będzie kufer. Albo i też nie. Nie, jest kufer jednak. I w tej kufrze znajdzie się chyba... Chociaż nie, z tego co pamiętam, broń. Broń chyba będzie leżeć luzem. No dokładnie, tu jest tylko ryba i jakiś pierścień. Co to za pierścień? Ognia. Taki średni. Ogień, powiem szczerze, amulet siły mamy, nie zauważyłem. I z tym amuletem mamy 76. Generalnie trzeba pamiętać o tym, że jeśli gramy w Nocy Kruka, to zanim zaczniemy wydawać punkty nauki na różne statystyki, zdjąć wszystkie przedmioty, które dodawają nam statystyki. Takimi przedmiotami są pierścienie, amulety i w Nocy Kruka doszły jeszcze różnego rodzaju pasy. Pas, na przykład u Xardasa znajdujemy pas siły, który daje nam plus 5 bodajże do siły. Ale nie łudźcie się, że dzięki temu gra jest łatwiejsza. Oj nie, nie. Oj nie, nie, nie. Dobra, złoto. Złoto, złoto. I czy w tym kufrze jest broń? Boże, ile tu jest złota? Aż mi się go nie chce zbierać. No ale to tak trochę grzech nie zbierać złota, nie? Kurwa, ciemno jest jak w piździe.
Ewentualnie. No a jest dopiero. No to trochę minie czasu, zanim się zrobi jasno. No ale trudno już. Przeżyjemy to jakoś. Boże. Czy mi się wytrychy skończą? O, o! Jest broń. Proszę bardzo. Orkowa zguba. Niestety jest trochę gorsza niż zapamiętałem. Ona jest oczywiście... Ona chyba zadaje 130 obrażeń w Nocy Kruka. Ale w Nocy Kruka jest to troszeczkę inaczej. Jest inny balans, bo bronie co prawda... zadają więcej obrażeń, ale musimy pamiętać o tym, że przeciwnicy są również silniejsi. No i proszę bardzo, mamy nowy miecz, mieczyk. A dzięki temu amuletowi siły, które mamy, to możemy właśnie założyć ten miecz, bo nam troszeczkę siły brakuje. No ale nic, póki co, to było na razie na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. A póki co, to mówił Marszal i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.